Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, ja mam na imię Piotrek, a wy oglądacie kanał Gracze o Grach. Dzisiaj zaprezentujemy wam unboxing Assassin's Creed Brotherhood w dość ciekawej edycji, ponieważ nazywa się to gra plus figurka. Tutaj nie mamy jakiejś specjalnej nazwy, to się po prostu nazywa gra plus figurka. A więc dobra, przejdźmy do rzeczy. Po boku nasz bundle, że tak to nazwę, prezentuje się tak. O, światło nam trochę tutaj będzie się mieniło. Na dole znajdziemy tutaj minimalne wymagania systemowe, parę tutaj informacji o grze, jakie znajdziemy też na opakowaniu. No i myślę, że to tyle tak naprawdę. Tutaj nie ma co więcej pokazywać, przejdźmy do odpakowania. Tak naprawdę jest to właśnie opakowanie zbiorcze. Tutaj to odstawimy sobie na boczek. No i mamy tutaj zapakowane premierowe wydanie Assassin's Creed Brotherhood na komputery. Proszę, na komputer, proszę bardzo. Tak oto się prezentujący, nie rozpakujemy go, ponieważ całą sagę mam na... wszystkie części mam na PlayStation i nie chcę po prostu psuć sobie tej folii. Tutaj mamy figurkę, która jak widać była sprzedawana oddzielnie. Ezio Auditore da Firenze. Tak oto prezentuje się pudełko po bokach. Tak, oto z tyłu, tutaj co mamy, mam tutaj parę napisów z tyłu. Embody Ezio in Assassin's Creed Brotherhood video game available on November 19 on PC, Xbox 360 and PlayStation 3. W innych językach nie każcie mi tego czytać, join the Brotherhood. No i myślę, że możemy przejść do rozpakowania naszej figurki. Figurka jest nie najgorzej zapakowana. O. Proszę bardzo. Oczywiście była przywiązana tutaj jeszcze, ale my to zdjęliśmy, żeby nie było problemu na nagraniu. No i proszę bardzo, tak prezentuje się nasza figurka asasyna z daleka. Tutaj przyjrzymy się trochę szczegółom, między innymi podstawce. Przyznam, że wieje to trochę plastikiem, ale edycję kupiliśmy za 50 zł w sklepie konsola i gry i myślę, że za tą cenę naprawdę nie ma co narzekać na wykonanie tej figurki. Jak właśnie sami możecie zobaczyć. No jedynie te oczy i ten zarost. Jedynie do tego można się przyczepić, ale poza tym jest naprawdę dobrze. No i tak oto prezentuje się nasza figurka Ezio Auditore da Firenze z edycji Assassin's Creed Brotherhood gra plus figurka. Bardzo dziękuję wam za uwagę, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli materiał wam się podobał oraz komentarza. Cześć, trzymajcie się nasi drodzy widzowie.